Sławomir Świeżyński, znany jako cesarz Disco Polo, niedawno dołączył do debaty na temat emerytur dla znanych osobistości, po tym jak otrzymał niskie świadczenie z ZUS-u. Na łamach Super Expressu opowiedział, że odprowadzał składki przez 37 lat, a otrzymuje zaledwie 386 zł emerytury. Wiele innych osób publicznych, takich jak Maryla Rodowicz, również narzekało na niskie świadczenia, ale dla Świeżyńskiego to było szczególnie rażące, ponieważ jest on jednym z najpopularniejszych artystów disco polo w Polsce. Bayer Full, zespół Świeżyńskiego, sprzedał prawie 20 milionów płyt i odbywa około 200 koncertów rocznie, a każdy występ ma przynieść około 17 tysięcy złotych. Świeżyński posiada również prywatny jacht motorowy, dorożki i konie królewskie. Z kolei owdowała Rodowicz może pochwalić się znacznym majątkiem. Świeżyński twierdził również, że podczas imprez nad basenem, w których uczestniczy, pije piwo bezalkoholowe, ponieważ alkoholu nie pije się w wodzie. Jego luksusowe życie nie pozwala mu jednak zapomnieć o niskiej emeryturze, którą otrzymuje po ponad 30 latach pracy.